Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Znajdujemy się w miejscowości Tatvan w prowincji Bitlis nad jeziorem Van. Dzisiaj właśnie tym pociągiem pojedziemy do Ankary. Zajmie nam to około 25 godzin, jeżeli pogoda na to pozwoli, ale jak widzicie, jest tutaj dosyć sporo śniegu. Sypie mi na twarz, nie mogę utrzymać oczu otwartych. Ale myślę, że po drodze będzie tego śniegu coraz mniej. Zobaczymy, zaraz pokażę Wam, jak wygląda pociąg. Siadajcie ze mną. Tak jak już mówiłam, trasa stąd do Ankary zajmie nam około 25 godzin, dlatego też nie wyobrażam sobie siedzieć przez tyle czasu w normalnym przedziale. I w związku z tym wybraliśmy wagon sypialny. W tym pociągu są dwa rodzaje wagonów sypialnych. W jednym są przedziały dwuosobowe, a w drugim czteroosobowe. My jesteśmy właśnie w takim przedziale dwuosobowym. Pokażę Wam, jak to wygląda. Przedział wygląda w taki sposób. Mamy dwa miejsca siedzące. Tutaj jest taka część do zadomowienia się, półeczka na bagaże, wieszaki, tutaj taki stoliczek i jego jeszcze można rozsuwać. Tutaj mamy lodówkę. Parę rzeczy sobie zabraliśmy do jedzenia na tak długą trasę. Tutaj jeszcze szafka, a tutaj umywalka. Mamy to szczęście, że mimo mrozu, śniegu woda nie zamarzła, bo tak czasem się zdarza. I tutaj oczywiście lustro. Działa tutaj światło, sądzę. W pociągu jest bardzo ciepło, a dodatkowo mamy tutaj też taki panel, gdzie możemy sobie ustawiać temperaturę. No, zastanawiacie się pewnie, jak tutaj się śpi. To się rozkłada. Tutaj ciągniemy. Hop. I mamy jedno łóżko, żeby wejść na drugie jest taka drabinka i drugie łóżko mamy tutaj. O, hop, proszę bardzo. I wtedy tak to wygląda, już Wam pokazuję. Na wyposażeniu w scenie, jak widzicie, jest prześcieradło, poduszka, koc. My zabraliśmy sobie poszewki na poduszki, no wiadomo, dla higieny. Mamy też dodatkowy koc w razie czego, ale jest tak ciepło naprawdę, że myślę, że nie będzie potrzebne. Niedługo ruszamy. Miejsca w wagonie sypialnym z przedziałami dwuosobowymi, czyli takimi przedziałami, które my wybraliśmy, były oczywiście najdroższe, ale myślę, że naprawdę warto i cena też nie jest jakaś wygórowana, bo to jest za dwie osoby 224 liry, czyli 160 zł. A będziemy jechać, jak już mówiłam, ponad dobę, mogą być opóźnienia, także naprawdę to jest bardzo długo.
a w takim przedziale jest bardzo wygodnie, można się położyć, można skorzystać z lodówki, z umywalki, jest miejsce, żeby przechować bagaż. Czegoś takiego po prostu w innych przedziałach nie ma. Dodatkowa sprawa, dostaliśmy też kilka gratisów, na przykład takie laczki po poznańsku, kapcie, ręczniczki, sok, wodę w takim kubeczku, jakieś tu różne słodycze. To naprawdę wszystko gratis w cenie biletu, a dodatkowo można też sobie zamówić do przedziału z wagonu restauracyjnego posiłki, a także gorącą herbatę, kawę czy dodatkową taką wodę w dużej butelce. Obsługa jest bardzo miła, bardzo uprzejma, nie ma z niczym problemu, o cokolwiek poprosimy, zaraz jest to zrealizowane, także naprawdę na plus, jestem super zadowolona. Przejdziemy się teraz trochę po pociągu, żeby zobaczyć też inne przedziały. Tutaj mamy właśnie wagon z przedziałami czteroosobowymi. Czyli znowu jest taki sam mechanizm rozkładania łóżek jak w naszym przedziale. I takie są właśnie po obu stronach, jak widzicie. Nie ma tej części z szafką, z umywalką. A tutaj, jak widzicie, mamy taki przedział, gdzie można siedzieć tak normalnie, jak w autobusie. Tutaj mamy przedział restauracyjny, z którego my zamawiamy sobie herbatę do naszego przedziału, ale są tutaj też różne posiłki. Śniadania, różne tutaj przekąski, zupy, słodycze, a także napoje i kanapki. Ceny dosyć przyzwoite, chociaż ja i tak polecam zabrać swój prowiant na taką podróż. No ale przejdźmy dalej, bo jest jeszcze jedna ważna część pociągu. Do zobaczenia. Chodźmy. Jaka jest w pociągu toaleta? Są dwa rodzaje. Tutaj nasza europejska. W miarę czysto. Jest mydło, jest dodatkowy papier toaletowy. Tutaj są takie nakładki na toaletę, żeby można było usiąść. Nie jest źle naprawdę. Drugi rodzaj toalety w tym pociągu to toaleta kucana, zaraz Wam ją pokażę. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z toaletą kucaną, to zapraszam na jeden z moich poprzednich filmików na moim kanale. Tutaj pojawi się link. Tak jak mówiłam, drugi rodzaj toalety, toaleta kucana. Też jest czysto. Mydło, papier. Myślę, że w porządku. Time apart, in no time we go.
gon' be right back. Right by my side like a monkey on my back. It's been a ride and we know it ain't done. I guess you need the laws to know you're up. Dzień dobry, mamy środę, następnego dnia jest około 10 rano, czyli minęło już 25-26 godzin. Jak widzicie, nadal jedziemy. To dlatego, że mamy trochę opóźnienia z różnych powodów. Na początku wpłynęła na to pogoda, było bardzo dużo śniegu po drodze, a później spotkały nas dwie awarie, znaczy nie nas osobiście, ale w przedziale obok. Była awaria prądu i co mnie zaskoczyło, na najbliższej stacji wezwano elektryka, który od razu przybył i sprawą się zajął. Oczywiście no, wpłynęło to na nasze tutaj opóźnienie, ale no, sprawa była od razu załatwiona, więc to bardzo pozytywnie. Tak samo później w jednym z wagonów wystąpiła awaria toalety i też na najbliższej stacji przyjechał od tego serwis i od razu zajął się sprawą, także no, w Polsce nie wiem, czy coś takiego miałoby miejsce, czy ktoś by się tym przejął w ogóle. No a później na jednej ze stacji, gdzie był troszeczkę taki dłuższy postój w nocy, koledzy youtuberzy postanowili polatać sobie dronem. Nie wiem, co chcieli nakręcić po ciemku, no ale mieli taki pomysł i tak pobrunęli, że dron gdzieś spadł na jakimś polu. Ekipa z obsługi pociągu razem z tymi chłopakami próbowała ten dron odnaleźć, ale no niestety nie udało się. No i co? Chłopacy stracili drona, a my za to zyskaliśmy 3-4 godziny opóźnienia. Ale ja nie narzekam, bo jedzie się bardzo komfortowo i to, że akurat takie opóźnienie mamy, to dzięki temu mogliśmy sobie trochę dłużej pospać, na spokojnie zjeść śniadanie, doprowadzić się do porządku i jeszcze trochę podziwiać sobie widoki. Chciałam trochę Wam powiedzieć o plusach i minusach takiej podróży, z tym, że za bardzo nie przychodzą mi do głowy żadne minusy. No może jedynie, jeżeli ktoś nie lubi jeździć pociągiem, czy męczą go takie długie podróże, no to może to nie jest dla niego, chociaż ja w ogóle nie jestem zmęczona. Jak już mówiłam, to jest zupełnie inny komfort jazdy pociągiem, jeżeli wybiera się wagon sypialny. Bardzo dobrze się spało, kiedy pociąg tak trochę buja. Jak najbardziej jest przyjemnie. Nikt nie przeszkadzał, nie mieliśmy żadnych dziwnych tutaj sąsiadów w przedziałach obok, hałaśliwych, także spokojnie się wyspaliśmy. Widoki przepiękne, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że jak do tej pory jedna z moich najlepszych podróży na terenie Turcji. Zastanawiacie się pewnie, czy bezpiecznie jest spać w takim pociągu, czy nie baliśmy się, że ktoś nam w nocy wejdzie i ukradnie bagaże albo coś nam zrobi. Absolutnie nie. Po pierwsze, takie sytuacje w Turcji raczej się nie zdarzają, a po drugie, nawet gdyby ktoś miał taki interes, no to przedział jest zakluczany od środka i nikt nie może tutaj wejść, także absolutnie było bardzo bezpiecznie. Hadi görüşürüz hanım, kolay gelsin. Görüşürüz hocam, kendine iyi bak. Görüşürüz.
Na ostatnim odcinku podróży trafiliśmy na remont torów i to troszeczkę jeszcze przedłużyło nam całą drogę. Ostatecznie podróż trwała 29 godzin, ale przejechaliśmy ponad 1000 km. No i jesteśmy w Ankarze. A co należy zobaczyć w Ankarze? Już niedługo na moim kanale. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, to subskrybujcie mój kanał. A teraz dajcie znać w komentarzach, czy lubicie jeździć pociągiem i czy wybieracie taki rodzaj podróży za granicą. I do zobaczenia za tydzień. Gryś, rys. Pociąg jedzie z daleka, na nikogo nie czeka. Warszawie. Ojej.